I cóż, oddaję głos naszym gościom. Raz jeszcze. Szanowni Państwo, tak jak na tym filmie było powiedziane, niestety no jakość nie za dobra i były trudności w pewnych momentach, ale myślę, że przesłanie jest wyraźne tego filmu, jak być prawym, porządnym człowiekiem. I jedna rzecz taka tutaj, jak pani profesor Karolina Lackońska się cieszyła po 1989 roku, że to będzie wolna, niepodległa Polska. Ja też pamiętam tę radość, tę nadzieję na to, że rzeczywiście stała się rzecz niemożliwa, bo upadł Związek Sowiecki, że Polacy, którzy zawsze przywiązywali taką wartość do wolności, nigdy z utratą tej wolności się nie pogodzili, że tyle wnieśli dla świata, dla siebie, odzyskując tą wolność, zmieniając kształt w ogóle mapy Europy, że komunizm upadł. Komunizm, który tutaj przez kilkadziesiąt lat dokonywał zniszczeń, jeżeli nie materialnych, to te najłatwiej odbudować, ale przede wszystkim zniszczeń duchowych, zmieniając znaczenie pojęć, prawda, odcinając nas od naszych polskich korzeni, z polskiej kultury, z polskiej pamięci, jak gdyby wycinając całe obszary tego, co nas przez wieki kształtowało. I tak sobie wyobrażałem po 1989 roku, że teraz ta wolna Polska, która przyszła po tych kontaktowych wyborach, po wielkie zwycięstwo 4 czerwca, że my teraz zaczniemy wielką pracę nad Polską, nad odbudowaniem tego wszystkiego, co zniszczył komunizm. I mówię, nie będę się tu kwestiami materialnymi zajmował, ale tymi kwestiami duchowymi, że to będzie, ta Polska będzie ułożona na jakimś fundamencie takim, że wróci normalność. A jaki to miał być fundament? To przyjechał nam w 1991 roku powiedzieć Jan Paweł II. To była najsmutniejsza pielgrzymka, bo Polacy byli zachwyśnięci wolnością, już nie było tyle transparentów, nie było krzyków, a on co nam mówił, że trzeba żyć według dekalogu. Przez prasę przetoczyła się fala nienawistnych artykułów, ile to kosztuje ta pielgrzymka, po co ona jest, czy papież nam był potrzebny w czasach niewoli, w komunizmie, a teraz my jesteśmy wolni i Kościół jedyne co to nam tą wolność chce odbierać. Oczywiście papież się odnosił do tego, mówiąc, że to trzeba nie znać polskiej historii, szczególnie ostatnich dwóch wieków, żeby takie rzeczy w Polsce opowiadać. No i później było lepiej czy gorzej, ale wyrastało nowe pokolenie, któremu pokazywano pewne wzorce. Rób ta co chce, ta luzu. Bo to miała być wolność, bez wartości, bez obowiązku. Ja tu na tej sali będzie mi inspirował ten Jan Paweł II, ale byłem wtedy młodym chłopakiem, jak w 1983 roku byłem na spotkaniu z młodzieżą w Częstochowie w czerwcu, w tym kilkuset tysięcznym tłumie i można powiedzieć, nie rozumiałem tego wszystkiego, bo papież nam mówi wtedy te słowa, panie, że musicie wymagać od ciebie, nawet jakby nikt od was nie wymagał. To było jasne, że ta demoralizacja, którą przynosili tu obcy, zawsze za to płaciliśmy potężną cenę i nie można sobie powtórzyć na znowu takie powtórzenie tej sytuacji. Musicie od siebie wymagać. Ale mówił rzeczy też, na które wtedy patrzyliśmy tak z niedowierzaniem, że mówi, wy zazdrościcie wolności Francuzom, Amerykanom, Niemcom, ale to wy jesteście wolni.
oni tą wolność mają, a ta wasza wolność tutaj w Polsce to kosztuje, że człowiek chcąc być wolny, musiał płacić za tą pewną cenę, bo wolność jest w nas, to co w tym filmie o księdzu Jerzy Popiełuszko widzieliśmy. I później przyszła właśnie Polska taka, 89, łatwa posta, fajna, to jest takie dzisiaj słowo, że mamy fajną Polskę, która nic nie wymaga, nic, młodzież się nie chce uczyć, nie chce czytać lektur, no to zlikwidujmy te lektury. I, no i są efekty właśnie. Efekty były takie, po tych kilkunastu latach, że my zobaczyliśmy, że młode pokolenie został przerwany taki kąt kulturowy. Nawet z tym, ja kończyłem komunistyczną szkołę w PRL-u, myśmy wiedzieli, jaka to szkoła jest, ale ta szkoła, o której też ciągle mówiło się anegdoty, że to jest byle jaka szkoła, bo przed wojną to była szkoła, przed wojną matura to było tak jak wyższe wykształcenie w PRL-u, ale nawet ta PRL-owska szkoła czegoś wymagała. Myśmy lektury musieli czytać, klasykę znać. Nie było do pomyślenia, żeby oczywiście odrzucając całą tą ideologiczną otoczkę, pewne białe plamy i tak dalej, żeby nie mieć pewnej elementarnej wiedzy, nawet wtedy, która była tak mizernia w porównaniu z tym, czego uczyła przedwojna szkoła. Ale po 1989 roku okazało się, że jest jeszcze gorzej, że wszystkie te reformy szkoły, które przyszły, i to, że my mamy przestać być Polakami, mamy stać się Europejczykami. Dzisiaj to się jawnie się do tego wzywa, mimo że ten europejski projekt na naszych oczach się rozlatuje. I był taki czas, że przełom lat 90. i już nowego wieku, 21. roku, że nagle sobie uzmysłowiliśmy, bo nam wmawiano, że historia i przeszłość nam jest niepotrzebna, nie? Bo Państwo pamiętają, na jakich hasłach się wtedy wybierało wybory. Wybierzmy przyszłość, odetnijmy to, co było. To było, za tym szły konkretne działania polityczne. Ale co się okazało? Przyszła 60. rocznica powstania warszawskiego w 2004 roku. I prezydent ówczesny Warszawy, Lech Kaczyński, z jego inicjatywy został spełniony ten zgłaszany od kilkunastu lat postulat środowiska Amikrawy budowy powstania, Muzeum Powstania Warszawskiego. Co się okazało? Że to muzeum zbudowała młodzież. I młodzież stała się najliczniejszą grupą z gości. Fascynacja była historią przyszłości. Później przyszło 25-lecie Solidarności. Okazało się, że my nie znamy historii Solidarności, że świat bardziej przeżywa też ideę niż w Polsce. To jest też była zasługa liderów Solidarności, co oni z tym dziedzictwem zrobili. Ale jak gdyby nastąpił taki renesans, pokazał się fałsz tego myślenia, że historia, przeszłość, tożsamość jest nieważna. Zresztą to mówi w czasie każdej pielgrzymki. Jan Paweł II, gdy przyjeżdżał, poszedł zobaczyć na jego homilię. Tam jest zawsze odniesienie do historii. Zawsze w jakimś miejscu jest, przypomina korzenie właśnie tego miejsca. I pojawia się taka dyskusja właśnie nad tym, co można zrobić, co można zrobić. I tak wpadliśmy, czy można powiedzieć, nasz kolega, który miał wydawnictwo takie katolickie, Rafael, mówi, myśmy pisali różne rzeczy wcześniej, mówi, napiszcie książki, mieliśmy wtedy małe dzieci, napiszcie może taką historię dla dzieci. Takie małe książeczki dla takich dzieci około 6 lat, 7 przedszkolnych, czy z pierwszej klasy właśnie, podstawowe. I w takiej serii zaczęliśmy wydawać książeczkę, ponieważ no, rozmawialiśmy z nauczycielami właśnie, którzy skarżyli się, że dzieci nie znają słów hymnu polskiego, nie wiedzą. No, w ogóle to tak wykpione wyrwanie patetyczne, że tego nie ma. I wydaliśmy pierwszą taką, Królowie Polski, kilku najważniejszych królów Polski, później Elementarz Małego Polaka. Czyli tam hymn, godło, flaga, takie elementarne, no, klucz do polskości. Później poznasz nasz kraj, miejsca najważniejsze w Polsce, na różne rocznice, wybuchu wojny, powstania warszawskiego.
30-lecia Solidarności, cudu nad Wisłą. I tych książeczek kilkanaście się zrodziło. Jeden z wydawców zwrócił się do wydawnictwa AFL, żeby zrobić taką dużą książkę właśnie, znaczy z tych malutkich zrobić taki wybór jedny właśnie tam. Pan pokazuje i tak powstał właśnie elementarz polski właśnie, mojego Polaka właśnie z tych książeczek. W tym czasie, i co się okazało, że to, co nam wmawiano w tych największych gazetach, telewizjach, że młodzież w ogóle się nie interesuje historią, przeszłością, okazało się zupełnie nieprawdą, ponieważ zaczęliśmy się spotykać z rodzicami gdzieś tam, którzy no na ulicy, czy nawet nasi znajomi, i nam dziękowali tego, jak świetny pomysł, że to robicie. Później spotkaliśmy na ulicy Janusza Kłotykę i on powiedział, no widziałem te książki, to jest bardzo dobra inicjatywa, tylko zróbcie coś takiego dla starszych dzieci, dla tak 10-12 lat, coś już poważniejszego właśnie. I to jest ta książka, dedykujemy ją Januszowi Kłotyce właśnie, ona jest już bogato ilustrowana dla starszych dzieci. I tak powstała ta książka, może być, ona stała się bestsellerem. I stała się jeszcze rzecz o wiele ważniejsza dla nas, bo to zawsze chcieliśmy właśnie do tego zmierzać, żeby wróciła również do domów, do polskich domów w rozmowach. Nie ma czasu w ogóle, ale żeby rodzice i dziadkowie opowiadali historii o przeszłości. To, w tym to się tak, można powiedzieć, spełniło, bo to jest to tak podane, że i rodzice, którzy się pamiętają, czytają, mogą to dzieciom opowiadać, bo naszym celem było, żeby zaszczepić w tym najmłodszym pokoleniu, bo oglądając naszą rzeczywistość, no to tak spojrzeliśmy na ten świat bardzo krytycznie, na nasz świat, naszych rówieśników, po prostu, no, że to nie, czy nawet, że działania polityczne, tu trzeba iść głębiej po prostu, jeszcze głębiej, trzeba zacząć od fundamentów, od podstaw. I stąd był taki pomysł właśnie, żeby od dzieci zacząć, że trzeba na nowo wychowywać, odbudowywać to wszystko, żeby co zniszczył komunizm. I niestety, no, trzeba to powiedzieć, no, niszczy to również dzisiejsza rzeczywistość. I takim bardzo dla nas satysfakcją był odbiór również dla nauczycieli, szczególnie ze środowisk kolonijnych, z Litwy, z Łotwy, z Ukrainy. Ostatnio dostaliśmy list z Chicago właśnie, że nauczycielka, która tam pracuje w polskiej szkole, kilkuset dzieci polskich uczy, i właśnie dotarła do niej ta książka, ona zaczęła dzieci z tej książki uczyć. A to nie jest podręcznik, proszę Państwa, to absolutnie nie jest podręcznik. To jest wybór tak subiektywny, naszym zdaniem, najważniejszych rzeczy, takich dat, postaci, które powinny być. To nie wyczerpuje wszystkiego. Oczywiście tu może nawet poszerzamy pewne rzeczy, których jest za mało w podręcznikach, ale to nie aspiruje absolutnie do podręcznika. To ma zainspirować jakoś w niej starsze pokolenie do przekazywania tej prawdy o historii. I to tyle może o tych książkach dla dzieci, a że bez historii się nie da, co nam się próbuje wmówić, żyć, to znaczy coraz bardziej, znaczy ten nasz wybór okazywał się, rzeczywistość to weryfikowała, bo czym w Polsce pojawiały się głosy takie, że my musimy z tej polskości zrezygnować, musimy się zeuropeizować, jakbyśmy w tej Europie nie byli od tysiąca lat i parę rzeczy do tej Europy wnieśli i uważam, że mieli dalej do wniesienia, to było to, że właśnie młode pokolenie, to jest, myślę, drugi wątek naszej rozmowy, to, że ona będzie mówić, ale to jest fenomen żołnierzy wyklętych, prawda? Tych straceńców, można powiedzieć. Ludzi, którzy w warunkach zupełnie beznadziejnych podjęli walkę o Polskę. Oni wiedzieli, że oni przegrają, ale podjęli ją w imię ideałów. W imię ideałów
to są rzeczy, o których nie można przejść obojętnie. No tutaj słyszeliśmy właśnie, tu jest Łukasz Czepliński, po prostu te grypsy, prawda, Łukasza Czeplińskiego, być może Państwu znane, no to jest to, jak człowiek idzie na śmierć i co on zostawia w testamencie swojemu 4-letniemu synowi właśnie, żeby był Polakiem, żeby był katolikiem, żeby się uczył i że on się cieszy, że on za te wartości będzie umierał. I myśmy bliżej poznaliśmy się niedawno takiego 86-letniego pana Wacława Szaconia, jak byliśmy na rozmowach niedokończonych w Radiu Maria, też z nim się połączyliśmy i on opowiadał swoje, bo świadectwo niesamowite. On powiedział, człowiek szczęśliwy, skromnie żyjący, to był partyzant od Uskoka, czterokrotna kara śmierci. Oczywiście tortury, Rawicz, Wronki i tak dalej, ale do dzisiaj szczęśliwy, a żona jego, amerykański szpieg, skazana w tak zwanym procesie Kurii Krakowskiej w 1953 roku. Poznali się, można powiedzieć, w więzieniu i do końca żyli uczciwie, żyli skromnie i pan Szacon do końca żył, prawda, tymi wartościami. Ale są szczęśliwi, spełnieni, mogą odchodzić i dwie takie rzeczy, do których nie mogliśmy przejść obojętnie. Jak on jedną rzecz powiedział, jak przyjechały siostry do niego, on był po wyroku, czterokrotna kara śmierci, te siostry płaczą. On czeka na ten wyrok i on mówi, co wy płaczecie po prostu? No i tak nas to wszystkich czeka, a ja idę jako patriota za Polskę, za Boga, za wartości. A oni pójdą jak sowieckie pachołki. I tak się lepiej umiera. To samo pisał Łukasz Czepliński. A o co chodziło Ince, 18-letniej, niespełna jeszcze, dziewczynie młode, że powiedzcie babci, że zachowałem się jak trzeba. No to jest to przesłanie tego pokolenia. I my dzisiaj, gdy żyjemy w tej Polsce, którą próbuje się tam taką blejakość, to cwaniactwo, to codziennie przekraczamy granice chamstwa, blejakości po prostu, codziennie pluje się nam w twarz, to tym bardziej młodzież przyjmuje, bo to w młodzieży jest, zawsze widzi wszystko tak, nie, prosto właśnie, tym bardziej wśród tych młodych pokoleń ci straceńcy wyrastają na tych bohaterów właśnie, bo to młode pokolenie przy obojętności władz bierze ich za swoje, bo oni dali świadectwo po prostu, oni zginęli za te wartości, a jak zginęli za te wartości, to nie było byle jak, to nie było na pokaz, bo dzisiaj świat to jest na pokaz, tylko to jest jeszcze coś ważniejszego, jest duch, jest dusza i no i to chcemy w tych książkach pokazać i najlepszą recenzją po prostu, jaką dostaliśmy za tą książkę, tak, przekornie, jeden z profesorów wielkich z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział jak najgorsze o te słowa, bo to się do niczego nie nadaje. Pisanie takich książek to jest wstyd. Tu jest w tej książce, wszystko jest polskie i wszystko jest katolickie. Ale nam o to chodziło, bo taka jest nasza historia Polski. Jan Paweł II powiedział w 79. Nie można Polski zrozumieć bez chrześcijaństwa, bez tej tysiącletniej obecności. Ja już za długo mówię, teraz może żołnierza wyklętych już wprowadziłem, ale powiem, małżonka, to już dla starszego pokolenia jest książka. Znaczy, ale zanim powiem o żołnierzach wyklętych, jeszcze o tej historii, że taką jej charakterystyczną rzeczą może jest to, że my próbujemy, mówimy o takich rzeczach, o takich w historii polskiej, z których my możemy być dumni i które przywodzą tę tysiącletnią naszą tradycję i pokazują, że my jesteśmy godni tej tradycji, że my musimy ją przenosić, podtrzymywać, że warto to robić. I jest takie proste, stare założenie, że nie można czegoś pokochać, jeżeli się tego nie zna. Dlatego pokazujemy Polskę, że wierzymy w to, że przez pokazanie jej, samo pokazanie, a zwłaszcza tych takich najlepszych stron,
inni ją pokochają. Myślę, że u dzieci to się jak najbardziej sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to ja rozmawiałam z Adamem Borowskim, to jest wydawca, może Państwo znacie takiego albumu, właśnie już były dwa wydania albumu o żołnierzach wyklętych właśnie, który się składa przeważnie ze zdjęć, ale z opisami, tam wielu autorów te zdjęcia opisywało. Teraz będzie trzecie wydanie tego albumu, ma 800 stron, to są zdjęcia zupełnie niezwykłe. Natomiast on właśnie mówił, że on się cieszy z tej książki, że to jest taka książka dla jego 18-letniego wnuka. Więc to jest, myślę, że to jest takie, mąż mówił, że dla następnego pokolenia, no może takiego starszych dzieci niż te 10 i 12-latki, ale oczywiście mam nadzieję, że też może ona się przydać i Państwu, i starszym. Taki wybór tych, znaczy powstanie tej książki było takie proste. Postanowiliśmy zebrać tych najważniejszych, najbardziej właściwie już dzisiaj znanych żołnierzy, dowódców czy żołnierzy, tak jak od majora Łupaszki, ci dowódcy szwadronu, którzy byli wyjątkowo odważni, chociaż wyjątkowo niezłomni, chociaż o nich wszystkich to można właściwie powiedzieć. Także tu są naprawdę te postacie bardzo znane, począwszy od rotmistrza Pileckiego, który jest symbolem w ogóle tych żołnierzy wyklętych, o Łukaszu Cieplińskim, o którym mąż mówił i który śmierć jego i jego towarzyszy z tego czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, została wybrana data ich śmierci jako właśnie ten dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca, kiedy zostali zastrzeleni w więzieniu mokotowskim. Są tu też postacie takie symboliczne, jak właśnie Inka, jak o której właśnie, którą Państwo też pewnie znacie, książkę osobno wydaną o Ince, napisaną przez Piotra Szubarczyka, który tu akurat do tej książki wybierał zdjęcia i który jest między innymi, bardzo oręduje, bardzo namawia do tego powstania pomnika, bo wiecie Państwo, że na podstawie tego zdjęcia, które jest na okładce, jest taka propozycja, żeby tak właśnie wyglądał pomnik żołnierzy wyklętych, który ma stanąć w Sopocie. To jest bardzo znane zdjęcie tych żołnierzy właśnie z majora Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki. Ja tak zawsze, jak piszemy te książki, czy jak robimy to coś, jeżeli mamy jakieś takie zwątpienie, czy to rzeczywiście ma sens, mówię, to nam się już teraz nie zdarza, że uważamy, że to ma sens, ale przypomina mi się taka postać właśnie z jeden z tych żołnierzy wyklętych, dowódca jednego ze szwadronów majora Łupaszki, Zygmunt Badocha Żelazny, który przyjechał kiedyś na taki urlop krótki do swojego domu, do Sosnowca, odwiedził swoje ciotki, tam zostawił zdjęcia, ale na drugi dzień się spakował i wychodzi. I te ciotki w płaczu, że one nie chcą, żeby on jechał, przecież pojedzie i zginie, ale on powiedział im tylko jedno słowo, obowiązek. I poszedł. I to jest właśnie to, co charakteryzowało tych żołnierzy i co myślę, my też możemy z tego wziąć przykład i po prostu pomyśleć to jedno słowo, obowiązek, że my mamy jednak obowiązek służyć ojczyźnie i robić, jeżeli coś robimy, robić dobrze i robić właśnie dla ojczyzny, nie dla, no może to brzmi, pewnie te słowa są jakieś takie górnolotne, które brzmią jakoś obco, ale dla nich to było normalne, tak jak mówimy o tych wartościach, że to jest charakterystyczne dla tych żołnierzy, że oni wszyscy wierzyli w coś, wierzyli w Boga, w ojczyznę i dla tych spraw byli gotowi oddać życie. Tak jak jeden z tych, o których tu już wspominaliśmy, Uskoka, Zdzisława Brońskiego, który był dowódcą pana Szaconia, Wacława Szaconia, który też był dowódcą ostatniego takiego symbolicznego żołnierza, który zginął w 1963 roku, został zastrzelony, Józef Franczak-Lalek. On mówił, że, przeczytam, życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności. Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni w wolnej ojczyźnie. I mówił swoim żołnierzom, ty giniesz, żeby naród mógł żyć. I sprawa tych wartości, myślę, że jest tu najważniejsza i to jest to, do czego my no, nie możemy od tego odchodzić. I w tych...
w tej sprawie tych żołnierzy wyklętych, myślę, że jest jeszcze jedna taka ważna rzecz, żeby pamiętać o tym, że oni się, czemu oni się przeciwstawiali, o co walczyli i o to, że to było tak ważne, że komuniści właśnie ich wykleli, czyli próbowali zatrzeć o nich pamięć. Oni mieli być, zniknąć z pamięci narodowej. I teraz ważne jest, żebyśmy ich przywracali pamięci narodowej, żeby oni znowu żyli i w tym przywracaniu ważne jest też znalezienie ich grobów, ponieważ większość z nich komuści robili wszystko, żeby nawet nie pozostał, żeby nie pozostał po nich żaden ślad, więc żeby też nie pozostał po nich nawet grób. I teraz to przywracanie tych grobów, myślę, że jest ważne, to co robi doktor Krzysztof, tak? Krzysztof Fagrzyk z warszawskiego, czy z warszawskiego IPN-u, ale to też się robi, Instytut Pamięci Narodowej robi to też w innych miastach. Wiem, że Państwo też tutaj, ostatnio była taka sprawa, prawda, odnalezienia grobów członków Zrzeszenia Wolnościciela, tak. Tak, natomiast i tak samo jest w Krakowie, jeszcze nie ma, nie są przeprowadzane ekshumacje, ale są już znane miejsca, gdzie zostali na cmentarzu rakowickim pochowani, są ich nazwiska, także też pewnie te ekshumacje będą prowadzone i też będzie można odzyskać, czy znowu na nowo zrobić, ich pochować i będą mieli swoje groby. No jeden z takich nielicznych, którzy mają grób, to właśnie na cmentarzu w Rakowicach jest ksiądz Władysław Gurgacz, który został też zamordowany w więzieniu na Montelupich, tak właśnie. I to jest też taka postać, tak jak mówimy o tych przekazywaniu tych wartości, tak jak Łukasz Ciepliński w swoich Grypsach pisał, tak samo ksiądz Władysław Gurgacz też jest znany z takich właśnie wypowiedzi, czy na samym procesie, czy z tego, co mówił swoim żołnierzom, bo właśnie po to poszedł z nimi do oddziału, po to był z nimi, żeby ich umacniać i żeby ich jakby pilnować, żeby oni cały czas byli wierni tym wartościom najważniejszym, żeby nie doszło do jakichś, co zawsze może być taka pokusa w podziemiu, prawda, co później jest wykorzystywane, że są jakieś czyny niegodne żołnierzy, ale oni tego wszyscy bardzo pilnowali i wszyscy wierzyli w to, o co walczą i dlatego pozostali wierni, wierni do końca i dlatego mówimy o nich, że są żołnierzami niezłomnymi. Znaczy tu jeszcze jest jedna kwestia, znaczy kwestia tej przeszłości, przypominania historii właśnie czy ona nam jest potrzebna, czy ja myślę, że tak i myśmy przeżyli duże miłe zaskoczenie, jak byliśmy rok temu, byliśmy w Święto Narodowe Węgrów w Budapeszcie i przemówienie premiera Orbana. W Polsce żaden z polityków tak nie mówi, jak on. Takich treści nie przekazuje. Mianowicie premier Orban powiedział coś. Tam było 250 tysięcy Węgrów. To jest tak, jakby do Warszawy milion Polaków przyjechało. I on mówi tak. Myśmy się tutaj spotkali dzisiaj, jest to nasze święto narodowe, ponieważ to nasi przodkowie w 1648 roku, w 1848 roku wystąpili o wolność. Później część ze starszego pokolenia walczyło o tą wolność w 1956 roku. I co my byśmy? Mówił to współczesne pokolenie. Powiedzieli tamtym ludziom, których była garstka, ale oni w imię wolności wystąpili w obronie niepodległych Węgier, walcząc o niepodległą. Co my byśmy im powiedzieli? On powiedział, oczywiście w 1956 roku tym najeźdźcą były czołgi. W świecie współczesnym tym najeźdźcą mogą być obce banki. Świat się zmienia, ale pragnienie wolności jest takie same. Manifest tych powstańców z 1848 roku był taki, że Węgrzy nigdy nie będą niewolnikami. I on mówi, my to powtarzamy, my Węgrzy 2012 roku nie będziemy nigdy niewolnikami. Czy ten dyktat będzie miał taki, czy inny oblicze. Na to się nie godzimy, bo to jesteśmy winni naszym przodkom. I teraz jest takie pytanie właśnie, czy
My jesteśmy tam 30, 35 pokoleniem od Mieszka po prostu. Czy my przekreślimy teraz tą naszą przeszłość, czy tych naszych przodków, którzy walczyli o wolność i ginęli. Nikt od nas tego nie wymaga dzisiaj. Takiego heroizmu, takich rzeczy, jak chociażby przyszło żołnierze wyklęci. To każdy z nas musi sobie nam odpowiedzieć, czy nam Polska jest potrzebna, czy my chcemy być Polakami i czy my wpisujemy się jakoś w te 30 kilka pokoleń i chcemy być kolejnym i właśnie i mieć tą też misję, zwykły, nawet nie obowiązek, tylko powinność przekazania tego dziedzictwa naszego, z którego możemy być dumni. Nam się ciągle po 89 roku próbowało wmawiać, że mam się wstydzić za to, że jesteśmy Polakami. Czy jesteśmy w stanie właśnie przekazać to na następnym pokoleniom. My chcemy to robić właśnie. Właśnie cały czas tłumaczymy i mówimy, że patriotyzm jest obowiązkiem. To nie jest tak, że my nie wybraliśmy sobie, gdzie się urodziliśmy. Urodziliśmy się tutaj, jesteśmy Polakami i mamy obowiązek kochać Polskę. To jest tak jak ze swoimi rodzicami, jak z mamą czy z tatą. Nie możemy powiedzieć, nie będę kochał mamy, prawda? Tylko właśnie ten Jan Paweł II, którego miał przed oczami, on potrafił powiedzieć, prawda, to jest Polska, to jest moja matka. I mi tak wolno mówić, jak to było w Radomiu bodajże, jak mówił o aborcji. I mi tak wolno, bo to jest Polska, to jest moja matka. No to kto tak dzisiaj powie o Polsce, to jest takie słowo, czy obciach, czy tego. Nie, to jest Polska, jest naszą matką. My tak chcemy. Tak, jesteśmy z niej dumni i chcemy przekazać to również innym, i naszym dzieciom, czy przez te książki. I tyle, malutką cegiełkę, prawda, włożyć w tę wielką budowlę Polski i tak dalej. Taki nasz malutki obowiązek. Może tyle z naszej strony, nie wiem. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, oczywiście. Dziękuję. Tradycyjnie oczywiście jest możliwość zadania pytań. Ja tylko korzystając zawsze egoistycznie z tego, że mam ten mikrofon po prostu w ręce, to chciałem zadać pierwsze pytanie. Mamy bardzo wiele narzędzi już. Wbrew temu, co się mówi, czasami przesadnie, pesymistycznie podchodząc do tego tematu, mamy już bardzo wiele narzędzi, jeżeli chodzi o edukację historyczną, o docieranie z tą wiedzą, o której Państwo tak pięknie tutaj mówili, do młodych ludzi. Jest Muzeum Powstania Warszawskiego, jest Muzeum Armii Krajowej, są te Państwa książki, oczywiście nie tylko Państwa, mnóstwo autorów, którzy... Tadek Polkowski, który... Jest Tadek, właśnie chciałem to powiedzieć. To będzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce najprawdopodobniej. Tak. Więc jest już dużo, ale... W takiej ciekawej polemice w jednym z portali internetowych wziąłem udział niedawno. Ktoś zwrócił uwagę, że tak, dobrze, mamy te wszystkie narzędzia, przekazujemy tę wiedzę, tylko to jest trochę tak jak z tym Centrum na przykład Nauki Kopernik. Wspaniałe. Dzieci przychodzą, czy młodzież z tego muzeum, podobnie jak zresztą z Muzeum Powstania Warszawskiego, czy z Muzeum Armii Krajowej. Oczarowani, zachwyceni gadżetami, tymi wszystkimi, powiedzmy, przykuwającymi wzrok, słuch i różne inne zmysły, angażujące jakimiś tam, powiedzmy, ekspozycjami. Natomiast później jest ta szara rzeczywistość zderzenia z rzeczywistością w domu, w której tych tradycji już się nie kultywuje i tych postaw już nie można wzmacniać. I czy to trochę nie jest tak, że jednak mimo wszystko oczywiście powinniśmy nie zapominać o młodzieży, ale trochę też
jednocześnie edukować dorosłych, to być może nawet o wiele ważniejsze jest, żeby to oni mogli, bo oni na co dzień mogą te postawy, nie od święta, tylko przy okazji wycieczki do Warszawy, do Muzeum Powstania Warszawskiego, te postawy w jakiś sposób kreować, uzupełniać. Znaczy ja się w pełni z Panem zgadzam właśnie. Te książki, czy Czarna Księga Kresów, czy Żołnierze Wyklęci, no to są dla młodzieży, ale to jest, można powiedzieć, 18+, to już jest to no tu jest ten znaczy problem jest taki, że ja się z Panem zgadzam. Rzeczywiście my absolutnie nie chcę tutaj takiego czarnego obrazu, żeby pozostał i są. Właśnie w tym jest największy problem, bo ja jeżdżę po dziesiątkach szkół w Polsce, spotykam się z młodzieżą, to z racji mojej pracy wynika, i spotykam setki wspaniałych nauczycieli, tysiące młodych ludzi, prawda, przejętych Polską, mających potężną wiedzę. Czy w ogóle szkoły całe klasy, więc to jest jak gdyby jedna rzeczywistość. No, jest grupa nauczycieli, która wbrew temu nawet, co jest w podręcznikach, no, to swoje powołanie realizuje, że szkoła ma uczyć, ale przede wszystkim, że ma też wychowywać. A z tego szkoła jak gdyby zrezygnowała po 1989 roku, bo to wychowanie to się, wiadomo, wiąże z opresją, to się wiąże z jakimiś obowiązkami, to nam ogranicza wolność. I to jest właśnie największy dramat. Rzeczywiście, że gdy czasem się zastanawiamy, czy ta młodzież uczestnicząca w konkursach, mająca no niesamowitą wiedzę, co się z nimi stanie później, gdy oni wchodzą w ten świat dorosłych, gdy tu jest cała presja państwa, można powiedzieć, i na tych najwyższych szczeblach władzy właśnie. Te wszystkie reformy kolejne Ministerstwa Edukacji Narodowej, ograniczanie nauki historii, prawda. Ta byle jakoś tak, i przede wszystkim ten niesłychanie negatywny wpływ mediów, tych największych, na których te wartości są kompletnie obce i ci ludzie nie rozumieją w ogóle tego świata wartości też. Świata wartości to jest kompletnie inna rzeczywistość. No to jak ta dziennikarka, prawda, bodajże w TVN-ie powiedziała, no to są hasła faszystowskie, widzę na jakieś tam manifestacje hasła faszystowskie, Buchon, ojczyzna, oni krzyczą, no to są, więc doszliśmy do takiej rzeczywistości, ale z drugiej strony rzeczywiście pojawia się dużo i to jest, no ja panu nie odpowiem na to pytanie, no rzeczywiście trzeba na każdym etapie edukować i to jest, tylko to jest najgorsze, że nie ma wsparcia właśnie państwa. Państwo powinno, jako państwo polskie, wziąć na siebie ten obowiązek, konstytucyjny obowiązek, prawda, zapewnienia pewnych czy programów szkolnych i tak dalej. No to są, spójrzmy, czy, no to jest skandal, proszę państwa, że my mamy ile tej wolnej Polski? Ćwierć wieku już. I jakie powstały filmy, jaka powstała literatura dotycząca polskiej historii. A popatrzmy na Rosjan, na Niemców, tam nie liczy się z pieniądzem, powstają potężne produkcje filmowe, kultura masowa, to jest dzisiaj narzędzie. Możemy na palcach jednej ręki policzyć jakieś filmy. No do dzisiaj nikt nie zrobił filmu o Rotmistrzu Pileckim. Zbierane są pieniądze. No po prostu no jedyne, co była mała taka wyrwa, ten teatr telewizji Faktu. Tam rzeczywiście od ostatnich, bo nawet ta telewizja Anode, a Inkę właśnie powtarzała. Rzeczywiście wartościowe rzeczy. I to, że nie ma, że państwo, tak mi się wydaje, władze najwyższe, które jest taka wola w poszczególnych samorządach, wśród nauczycieli, wśród dyrektorów szkół nawet, ale czym wyżej, tym gorzej. No ale proszę państwa, no jeżeli premier jest człowiekiem, który w młodości deklarował, że dla niego polskość to nie normalność, a mówił to, a jest historykiem i mówił to w tym czasie, w
którym ta polskość, że tak powiem, wybuchała, emanowała. Mówienie takich haseł wtedy, to pod koniec lat 80. nie wiem, co to miało znaczyć w ogóle, ale to pokazuje, że to na poważnie po prostu. Później to wszystko, to zachłysnięcie się tą europejskością. No ale jak mówię, to nie można się zniechęcać i trzeba to robić, no ale takie spotkania, jak Państwo tutaj robią i takie inicjatywy jest setki, tysiące, jest internet z całym swym tym bogactwem pozytywnych rzeczy. Tylko jak mówię, no nie ma to samo, co się stało z powstaniem styczniowym. Malutka Litwa potrafiła, Sejm litewski jednogłośnie postanowił uchwalić 150. rocznicę powstania styczniowego na Litwie. Nasz Sejm nie po prostu, bo wręcz pani przewodnicząca Kadaśnicka powiedziała, że to dla nas powstanie styczniowe się skończyło. Ono się w ogóle skończyło i to nie ma. Tam dalej jakieś śmieszne rzeczy, że są. Po co powstania przegrane, w ogóle czym się tym zajmować. Myśmy tylko umieli przegrywać i w ogóle to jest to spojrzenie. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje. W tą pustkę wchodzą zwykli ludzie. Powstanie styczniowe miało to do siebie, że było ściągnięte w czasie, te półtora roku i na wielkim obszarze. I właśnie te środowiska lokalne, czy to w Miechowie, czy w Ochocku, czy w Bodzentynie, w Ochocku właśnie odsłonięto pomnik generała Mariana Langiewicza w tym roku, że oni dbają o tą, bo to jest ich lokalna historia, to jest ta mała ich ojczyzna. Tam walczyli ci powstańcy, tam ginęli, tam są ich groby. To jest ważne, groby. Jesteśmy również w bardzo ważnym momencie w ogóle, że nawet jest ważniejszy, to bój toczy się, jak mówiąc o walce, mówię, nawet nie o Polskę, tylko tu jest walka również cywilizacyjna. O cały po prostu świat wartości, o to, czym jest człowiek, czym ma być. I właśnie my musimy też zadbać o tą naszą przynależność do kultury łacińskiej. To nas od tej wschodniej azjatyckiej kultury różni, że my grzebiemy z szacunkiem swoich poległych i naszych zmarłych, nie tylko poległych, ale zmarłych. I dlatego szukamy tak te ofiary, te groby, bo to jest świętość, to jest nasza kultura, że zwłokom należy się szacunek, a nie rzucenie gdzieś na ciężarówkę czy śmietnik właśnie. To również naszą cywilizację łacińską, chrześcijańską, to nas wyróżnia. I stąd tak ważne, symboliczne właśnie poszukiwanie grobów tych osób i rzecz nieprzeliczalna na żadne pieniądze. Jesteśmy winni to tym ludziom. No to tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto pierwszy? Już widzę. Ryszard Panis, dziękuję, że mogę zadać pytanie. Przede wszystkim cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Ja tu chciałem właściwie to swoją wypowiedź w formie odpowiedzi na pytanie, bo pani chyba podstawiła pytanie, czy to ma sens, bo czasem się państwo zastanawiacie, więc mogę odpowiedzieć w ten sposób, że ma sens. Jak zobaczyłem tą książkę, jak powiedział o tej książce dla dzieci historyczne, stwierdziłem, że lepiej napisane książki historii dla dzieci nikt do tej pory nie zrobił. Byłem zafascynowany książką i proszę sobie wyobrazić, że razem z grupą paru osób, z którą współpracuję, rozkolportowaliśmy, tak można powiedzieć, rozdysponowaliśmy już nawet nie kilkadziesiąt, ale chyba set tych książek. Poszły nawet na Ukrainę w formie prezentów dla dzieci kolonii, która była w Tarnowie organizowana. Poszły do wszystkich rodzin. Argumentowałem w ten sposób. Wszystkich rodzin moich znajomych, bliskich, w kręgu rodziny Radia Maryja, w której tam gdzieś też funkcjonuje. Argumentowałem w ten sposób, że każda babcia, każdy rodzic powinien swojemu wnukowi bądź dziecku taką książkę kupić i uczyć z niej historii Polski. Bo to jest historia Polski, którą rzeczywiście powinni być dumni, bo to są takie fragmenty wybrane, jak Państwo wybraliście, że powinniśmy chodzić z podniesioną głową. Także to ma sens. Każda następna książka, którą Państwo wydaliście, jest też taką historią dla każdego, jak to było mówione. Podobnie teraz czytam tą ostatnią Żołnierzy Wyklęci, więc z tego można, ja to też traktuję, z tego można uczyć historii
dla nauczyciela historii, który chce, jest pasjonatem historii i chce douczać dzieci, przedstawiać te pozytywne postacie, wybitne postacie, z których każdy życiorys może być scenariuszem filmowym. To są tak mniej więcej te osoby dobrane, żeby poszerzać swoją wiedzę. Szczerze mówiąc, też się sam dużo uczę, bo jestem z tego okresu, z tego pokolenia, że nie o wszystkich rzeczach mogliśmy się dowiedzieć. Mimo że urodziłem się i wrastałem w rodzinie, gdzie mama uczyła historii i miałem dostęp szeroki. Także odpowiedź jest jasna. Tylko tak dalej robić. Dziękuję Państwu, że Państwo to robicie. Oczywiście bardzo Panu dziękujemy, a tutaj takie mi się przypomina modne powiedzenie. Traugutta się pytano, czy powstanie styczniowe miało sens. On mówił, nie wiem, czy miało sens, ale mus był. Także to jest, że mus jest. No tak, tylko no rzeczywiście właśnie to jest, ale ten rozdźwięk taki, dopóki żył, prawda, świętej pamięci Janusz Kurtyka, on chciał tą książkę wydać i tak dalej. Chciał to patronować jakoś, po jego śmierci po prostu temat przestał istnieć i właśnie i można powiedzieć, że no zupełnie na nowo trzeba było to wydać, bo to środowisko, z którym on jakoś nam polecił, żeby wydać, nie było tym zainteresowane, z tym, że właśnie rzucało głody pod nogi właśnie, używając takich argumentów, że to jest jakaś patriotyczna propaganda i to w ogóle, co to jest w ogóle, że właśnie samo wszystko polskie po prostu, no bo tak, bo teraz jest, no dla niektórych właśnie, dla tych tak zwanych elit właśnie, że to polskość jest obelgą, czymś, na co trzeba napluć, czego trzeba wykpić po prostu i tu już, proszę Państwa, no nie ma, niestety i to jest najbardziej bolesne, bo nie ma żadnych granic. Nie ma już żadnych granic w tym chamstwie, które trzeba tak nazwać, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. I to jest najbardziej bolesne właśnie, że, ale również to jest zadanie dla nas właśnie. My musimy wychować polskie elity, stworzyć od nowa po prostu. Nowe elity, wymienić tych ludzi, którzy samomianowali się jako elity. Tą panią dyrektor z teatru, którą słyszeli, jak Państwo jak nazywała, tak? Tych innych panów piosenkarzy, którzy też tak o innych ludziach mówią i im podobnych po prostu. No. I stąd nasz pomysł, że mówi, dobrze, zostawmy, zacznijmy od dzieci, bo taką perspektywę. Ja nie wiem, to ja powiem, jest taka wspaniała książka rosyjskiego dysydenta Władimira Bukowskiego, wielkiego przyjaciela Polski, Powraca wiatr. On miał przeżycie niesamowite, po prostu w łagrach siedział, teraz na zachodzie mieszka, poddawany leczeniu psychiatrycznemu i on mówił, gdy ich była garstka po prostu, gdy na przykład w 1968 roku, gdy Sowieci również z generałem Florianem Siwickim, nie wiem czy świętej pamięci, ale chyba tak teraz, wkroczyli do Czechosłowacji z Wojciechem Jaruzelskim jako szefem MON-u wtedy, którego się szykują wielkie 90. urodziny w Sejmie, prawda, wkrótce, gdy wkroczyli na Placu Czerwonym, w tym potężnym Związku Sowieckim, który liczył 200 milionów ponad ludzi, wyszło 12 osób z dwoma transparentami, żeby zaprotestować przeciwko tej interwencji. Oni nawet tych transparentów nie zdążyli rozwinąć. Jednym z nich był Władimir Bukowski i kilka lat później za to wszystko oni spędzili w łagrach i tak dalej. Ale on mówił, że zawsze, że jest sens właśnie w tych zmaganiach o prawdę, o dobro. Mówi, tylko trzeba mieć no, perspektywę, bo mówi, my nie wiemy, czy my doczekamy, czy my doczekamy. To trzeba mieć perspektywę Kościoła 2000 lat po prostu. To jest. Ja nie wiem, czy my doczekamy takiej Polski, którą
ja mam 50 lat po prostu, którą, która się śniła po prostu. Nie wiem to, czy młodsze osoby doczekają, no ale trzeba wziąć udział w tym, w tych bez względu na konsekwencje. Bo okazało się, że to te 12 osób, które prawda, zapłaciły swoim życiem, z odwagą, no, oni mieli rację. To jest taki, mówię, takie nasze znaleźli sobie powołanie właśnie. Popularyzacja historii, bo my jesteśmy z wykształcenia historykami, ale nie zajmujemy, znaczy naszą pasją jest popularyzacja historii właśnie. Tak nam mówią, że mamy jakiś tam dar przekazywania, łatwości pisania i nie prowadzimy badań naukowych, można powiedzieć, korzystamy z innych, bo na temat żołnierzy wyklętych właśnie powstało dziesiątki monografii o każdym z tych tutaj bohaterów. No to są książki ściśle naukowe, trafiające do wąskiego kręgu naukowców, można powiedzieć, bo mało kto się przebrnie przez to i to jest, oddajmy hołd tym ludziom, bo oni latami badali, można powiedzieć, każdy dzień tych ludzi po prostu. Napisali 1000-stronicowe monografie. Małżonka z tego korzystała. Tak jak mówię, to jest zawsze ograniczone. Tymi książkami chcemy trafić do każdego po prostu. I do profesora wyższej uczelni, ale i do gospodyni domowej, która po prostu ma średnie wykształcenie. Na przykład, czy nie ma, tylko z Polką, nie ma wykształcenia historycznego, dlatego jest pisane są popularnym językiem i bo to jest naszym celem, popularyzacja właśnie. W każdym razie, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu moich 10 wnuków, bo oczywiście książka jest w każdym domu moich dzieci. I ponieważ wyszła także gra ta planszowa Kocham Polską z tymi rodzinami także podobnymi, Państwo mieliście jakiś tam udział także w. Ona została zrobiona na podstawie tych książek, tak. Ale nie my osobiście ją robiliśmy. Ale Państwo znacie. Tak, to samo wydawnictwo ją wydało, które książki. Tak. Ale mieli w sensie, znaczy to jest wspólnie robione, ale jakby poza nami zupełnie. W każdym razie też jest bardzo chętnie używane przez dzieci i rzeczywiście te wszystkie informacje są przekazane. Czyli to jest dodatkowe narzędzie, ale bardziej może przemawiające, jeszcze utrwalające tą wiedzę. Mamy jedną grę w rodzinie, wobec tego ona jest chwilę u jednych dzieci, później u drugich, u trzecich, czasem się spotykamy i różne właśnie tego typu gra jest właśnie całą rodziną. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i właśnie też za te książki, które w sposób taki właśnie popularny przybliżają historię Polski. My wiemy, że to jest nasz wspólny obowiązek Państwa jako historyków, nas jako rodziców, dziadków, pradziadków i cieszymy się, że to na przykład Pan nawiązał do powstania styczniowego, że to co robią samorządy, może dobrze, że ten Sejm tego nie uchwalił, mówię, że dobrze, wcale nie dobrze. Bo wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, ale samorządy dużo, bardzo dużo robią na swoim terenie i czasem ludzie, tak jak tu nasza historyczka, pani doktor Maria Żychowska, no właśnie z tego terenu, z terenu województwa byłego, tarnowskiego, z Dąbrowszczyzny, z Brzeskiego, wydobyła tych ludzi, którzy no, stawiali opór i zapłacili to swoim życiem, ale na naszym terenie. Więc myślę, że bardzo dużo też dobrego się tak oddolnie dzieje, ale to, co Państwo robicie, to naprawdę wielkie dzięki. Myślę, że te brawa, które były, to nie tylko za dzisiejszy, ale za to wszystko, co do tej pory. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze...
Ja już to panią prosiłem, ale to tak prywatnie, ale to do pana wydaje mi się, bo nie ma takiej monografii dużej o Cieplińskim Łukaszu, a to jest wielka postać. A nie ma takiej, na pani książce jest tam parę stron napisanych, a szczególnie te Grypsy, no to jest dokument humanistyczny, taki wspaniały. No. To powinien być, żeby tam, to za pani Jakimek wydała, no ale to pani, cośmy mówili z panią, ale to trzeba by monografię napisać, a pani macie takie, państwo macie takie talenty, żeby to napisać, bo to jednak jest ważne, żeby to było w sposób prosty, zrozumiały, bo to jest wielki człowiek, że on wspaniale pisał tak w obliczu śmierci, to nie jest tak łatwo, żeby się nie załamać, tylko myśleć o przyszłości dziecka. To dla każdego ojca, kiedy się właśnie pluje w tej chwili na rodziców, to jest wspaniały dokument dla całej Europy, tylko to trzeba wydać, bo tam w 2007 roku była wydana ta książka, te Grypsy, ale to jest u nas niedostępna, bo już w ten czas, w 2007, nie mogłem jej dostać, bo chciałem ją dostać. Więc prosimy o taką monografię o Łukaszu Cieplińskim, bo to był wielki bohater, a nie mówiąc o tych innych, że ten Dzień Wyklętych to jest w związku z jego i z nimi śmiercią, to by trzeba, żeby to była porządna monografia taka. Bo o tych innych świętych patriotyzmu i o generale Fildorfie pani córka napisała taką monografię w roku 93 się chyba w Pakcie ukazała. To jest gruba dość książka, tak samo o panu Pileckim, są dwie już co najmniej, jedna nawet włoska chyba, no. A to o, właśnie Ciepliński nie ma, no. No tak, no to jest postać, znaczy panu generała Fildorfie właśnie, na szczęście jest film, no. Właśnie, który młodzież oglądała też i to jest... O Cieplińskim jest... Ja z tego, chyba żadnej tajemnicy. Znaczy nie o Fildorfie. Chyba pani Ela Jakimek, tajemnicy tu nie zdradzę żadnej, ale właśnie przygotowuję dużą książkę właśnie poświęconą właśnie już Łukaszowi Cieplińskiemu. Żeby była dostępna. Nie tylko, proszę pana, według mnie te Grypsy i wartość jest taka, że one powinny być, to powinno być, nie wiem, na języku polskim, czy na historii, jako źródło. No a tym powinna, to powinna tego w szkole się tego powinna uczyć. Szczęść Boże życzę i chciałbym prosić, żeby państwo przyjęli słowa szczerego uznania i wdzięczności i podziwu, dlatego że państwo tak jakoś nie widzę, żeby mieli jakieś wielkie zaplecze dobrych ludzi w poszczególnych środowiskach. No tutaj Radio Maryja ma biura Radio Maryja, prawda, a państwo mają jakieś może małe zaplecze z IPN-u, który jest państwowy. Jeżeli potrafią państwo tak dużo i wydawać i opracowywać, to jest wspaniałe. I to jest dalsza część każdego powstania, które było za wolnością Polski. I chciałbym powiedzieć, że te spotkania, które się odbywają, dobrze, że się one odbywają zawsze ze mszą świętą. Dlatego, że takie wartości jak prawda, jak służba, jak poświęcenie życia, jak bezinteresowność, to wszystko jest podbudowane Ewangelią Świętą, przykładem świętych, prawda? I jeżeli prosimy o łaskę Bożą podczas mszy modlitwy, to jest właśnie także czerpanie tych sił nadprzyrodzonych do tego, co jest właśnie związane z ojczyzną, z życiem rodziny i z życiem każdego Polaka. I teraz chciałbym zapytać
taka mi myśl przyszła, że takie wykłady by się przydały w seminariach duchownych. Czy Państwo byli w którymś seminarium duchownym, prawda? Dlatego, że na katechezie to właśnie każdy polski święty czy życiorysy świętych to mogą być jako przykłady działania patriotycznego. A tu jeszcze praktycznie to, co właśnie Pan tu powiedział, żeby nie ptasie mleczko dawać, tak, tylko właśnie takie książki historyczne, tym bardziej, że są bardzo pięknie wydane i niech dzieci czytają i dzieci będą interesować starszych, którzy nie mają czasu na czytanie, a starsi, którzy będą przekonani, będą uczyć tego dzieci. A pytanie moje to właśnie, czy Państwo są zapraszani przez parafię albo przez seminaria duchowne. Bóg zapłać. Bóg zapłać za te słowa. No, uczestniczymy w spotkaniach różnych, tam jak ktoś nas zaprasza, czy w parafiach, czy w księgarniach, tak. No. Znaczy, jeżeli ograniczenie, w seminarium żadnym nie byliśmy, jeżeli ograniczamy, też fizycznie nie jesteśmy po prostu w stanie, że tak powiem, no są ludzie, którzy mają misję, no mamy, musimy się przyznać, mamy czwórkę dzieci po prostu i to jest... No, ale opuścić choćby takie zebranie, żeby tych 200 klerków usłyszało. Ale no właśnie to, proszę księdza, to ja powiem taką rzecz, nie, w seminarium nie byliśmy, znamy wielu... Profesorowie by z tego skorzystali. No właśnie, profesorowie, no właśnie. To ja powiem tak, jeszcze może teraz narażę bardzo, ale właśnie do księdza powiem, bo znamy wielu księży, no nie powiem, że księży patriotów, bo to się źle kojarzy, ale kochających Polskę i przejętych. Taką anegdotę powiem, że ktoś nam chyba z Limanowej przysłał zdjęcie, że ksiądz na ogłoszeniach parafialnych właśnie w czasie ogłoszeń polecał tą książkę właśnie parafianom, ale powiem taką smutną rzecz o Kościele właśnie, niestety, bo żyjemy w takich czasach, że się wydaje, tu jest potrzebna większa aktywność, znaczy hierarchów kościelnych w tej kwestii właśnie podtrzymywania narodowej tożsamości. Oczywiście są biskupi, którzy to robią, ale powiem o dwóch takich przypadkach, które mnie bardzo zabolały. Mianowicie od wielu lat miesiąc sierpień jest miesiącem trzeźwości, prawda? To od końca PRL-u. Dlatego episkopat wzywa, żeby nie spożywać alkoholu, ponieważ no wiadomo dlaczego sierpień, prawda? Rok 20, wcześniej legioniści, powstanie warszawskie, powstanie Solidarności. Te wielkie wydarzenia i żeby to taka była ofiara. I w ubiegłym roku również był kolejny, co roku jest list z tej okazji Episkopatu Polski. Wcześniej to pisał bodajże chyba biskup Dydycz te listy. Teraz pisze kto inny, ponieważ w tym liście było wszystko, jaki negatywny wpływ ma alkohol na rodzinę i tak dalej, to wszystko, tak? I tylko nie było jednej rzeczy, jednego akapitu, 5 zdań. Dlaczego sierpień? Odniesienia do historii. Druga sprawa, parę tygodni później był, to jest myślę taka zaniedbana przez, nie wiem, czy jak to nazwać, czy przez hierarchów, przez najwyższe czynniki w Kościele kwestia, był tydzień nazwany tygodniem wychowania na początku września. To było w tym czasie, gdzie bardzo żywo toczyła się dyskusja właśnie o tym, żeby nie ograniczać nauki historii w szkołach. I tutaj, poza pojedynczymi, oczywiście była ta słynna głodówka w Krakowie, w innych miejscach, pojedynczy księża, duchowni, czy wspierali jak najbardziej, ale w tym liście na tydzień wychowania po prostu
A tym bardziej ja mówię w tym kontekście, bo w prymasie tysiąclecia kardynale Stefanie Wyszyńskim, prawda? Jego piękne homilie, słynna ta homilia w stulecie powstania styczniowego. Człowiek, prymas Wyszyński był do końca człowiekiem, który wiedział, jaką Polska, jaką Polska złożyła ofiarę w czasie II wojny światowej. Był ostatnim, który by szafował polską ofiarę. Nam ucięto głowę, powiedział, koniec upływu polskiej krwi. Dlatego tak ostrożnie wypowiadał się przed sierpniem 80 roku. Ale co prymas Wyszyński powiedział o właśnie 63 roku, gdy też taka dyskusja była w stulecie, że to takie to powstanie, no to bez sensu w ogóle. On powiedział, wielki hołd tego powstania. Powstania zwykle mają to do siebie, że są nieudane. Ile jest powstań udanych? Mniejszość. Ale one wskazują, że naród pokazuje wolę do życia. I prymas Wyszyński mówi wtedy w kościele Świętego Krzyża w 63 roku. Jak ptaka zamkniesz do klatki, on będzie bił skrzydłami. Bez sensu może o to, żeby się uwolnić. I rozumie się zachowanie to ptaka. A dlaczego nie chce się zrozumieć tego? To był beznadziejny krzyk Polaków o wolność, o wyzwolenie się z tej niewoli, jaką Rosja przynosiła w 63 roku. I to są, i on, co jeszcze prymas Wyszyński mówił, że też mówił, są narody, które za swój ideał wkładają tylko cele materialne, bogactwo i tak dalej, ale jak te narody się zubażają, my mamy ducha i żeby to szanować. Tak samo wszystkie papieskie homilie, chociażby w Poznaniu dla młodzieży, no cała opowieść o tych krzyżach poznańskich na Westerplatte, zawsze odniesienie do historii Polski, do historii tego miejsca właśnie, do świętych i umocowania tych świętych w historii, w wydarzeniach. Zawsze była treść ewangeliczna, ale była też fragment historii. Tu mi tego niestety zabrakło. Tak się złożyło właśnie, że tego głosu właśnie biskupów tutaj w tych kwestiach niestety zabrakło. Ale może to jest właśnie problem też seminarium, no. Właśnie, że teraz nowoczesność, prawda, po co tak Prymas Tyson leciał, był jeden, no właśnie. Ale my mamy parafię i pójdą księdza proboszcza, proszę się dla proboszcza, zaprośmy to, czy proszę się dla proboszcza, bo jest taka rocznica, proszę się pomodlić, prawda, my przyjdziemy. Proboszczem nie tak łatwo. Ale w Tarnowskim seminarium była piękna uroczystość związana z powstaniem, z rocznicą powstania. No oczywiście, bo właśnie to chcę pokazać, że to jest, a wkrótce w Tarnowie tu i to młodzież szkoły średnie przygotowują duże obchody 70. rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskich w 1933 roku. To też szkoły, nauczyciele, młodzież, pokazy filmów będą i tak dalej. Właśnie. Więc to wszystko się dzieje, tylko ja pokazuję to, co pan pytał właśnie, że rzeczywiście, bo my też nie jesteśmy, żeby dzieci po prostu zmuszać i tak dalej. No wiadomo, nie zmuszać do tego, tylko spróbować, może się zainteresuje, może nie. Ale dziecko chłonie w młodym wieku. Potem przychodzi ten czas buntu i tak dalej. Zawsze, no to jest normalnie, to jest biologicznie w konstrukcję człowieka wprowadzone. Wyjeżdża może gdzieś, ale potem gdzieś do tych korzeni wróci może. Przypomni mu się ta treść, jak będzie już dorosłą osobą. To chodzi o formowanie jakieś takie, bo ja powiem taką osobistą, niesamowicie, bo tak jak się obserwuje właśnie, to jest bardzo smutne, jak tak się obserwuje w cudzysłowie te gwiazdy wszystkie tego życia naszego, tak, tą elitę, też w cudzysłowie, jak oni nie potrzebują Polski po prostu, oni, dla nich to jest wszystko to jest obciążenie po prostu. A myśmy chyba 2 lata temu, czy rok temu byli, na wczasach pojechaliśmy, tam znajomy nas zaprosił, byliśmy we Włoszech, w małym miasteczku i
stanęliśmy samochodem tam pod tym domem, gdzie mieszkaliśmy, na polskiej rejestracji i po polsku rozmawialiśmy i z sąsiedniego domu wyszła młoda dziewczyna. Mówi, jak się cieszę, ja słyszę język polski. A gdzie to było? Gdzie? W Rzymie. Nie w Rzymie. To było 70 km we Włoszech, 70 km na południe do Ancony. Takie małe, San Benedetto. Do pracy jeżdżą do pracy. Ale zaraz powiem, że coś powiem. I ona mówi, język polski. Usłyszałam język polski. Proszę pana, ja jestem z Tuchowa. Od 11 lat jeżdżę do pracy. Tu moja koleżanka gdzieś tam mieszka i pół roku czy 3 miesiące tak się opiekuje się staruszką, ale ja już odliczam dni, kiedy odjedzie, będzie autobus, prawda, do Tarnowa, kiedy wróci autobusem. Ja się cieszę, że te dni, które miną, że usłyszałem tutaj Polaków po prostu. I to jest, to mi się wydawało, że to jest kwestia latarnika, że to gdzieś XIX wiek, że to nie te czasy, ale ta prosta, zwykła dziewczyna po prostu, ona pokazała, że ona znowu do tej Polski, gdzie jest tak byle jak, że nie ma pracy w ogóle, ale ona nie mogła wytrzymać już. Tam miała we włoskiej uczciwej rodzinie, jej tam było dobrze po prostu, ale jej czegoś brakowało właśnie. Brakowało jej tego Tuchowa, brakowało jej Polski. To było, no mówię, doświadczenie takie jak latarnik po prostu z lektury szkolnej, który się zaczytał w panu Tadeuszu. Podręczników nie braknie. Nie, myślę. Znaczy powiem tu, bo ksiądz pytał o środowisko. To rzeczywiście, to mieliśmy szczęście po prostu. Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na takich ludzi, na wydawnictwo Rafael. To są młodzi ludzie, którzy, to jest wydawnictwo katolickie w Krakowie. No oni to tak to jako misję. My jako misję po prostu. Ani, proszę państwa. No ta służba, obowiązek, proszę pani. Ani, proszę panie, jeżeli my byśmy za tą książkę po prostu wzięli honorarium, takie jakie się bierze, to po prostu my byśmy w willach mieszkali, bo tych książek się wszystkich 200 tysięcy sprzedało. Tam wszyscy jakieś skromne, po prostu po kosztach wydawnictwa, ani na tym, no, zarabia na tyle, żeby zwróciło się po prostu produkcja tego, ale te książki są po 30 parę złotych. No proszę iść do księgarni, jakie inne książki, w jakiej cenie są. Bogato. Tak, bogato ilustrowane, więc to jest tak, to jest to szczęście, że no, trafiliśmy na takich ludzi, jak mówię, no tutaj jest niechrześcijańską rzeczą jest rozpaczać i poddawać się właśnie. Także, że mimo tego, że nas bolą pewne rzeczy, rzeczywiście. Tak każdy dzień przynosi coś, można powiedzieć, już wydaje się, że już doszliśmy do tego dna i że teraz ludzie zobaczą, zaczęli się odbijać jakoś, to jeszcze, nie, jeszcze można właśnie, bo to jest niesamowite, telewizji w ogóle praktycznie nie oglądamy, tych takich wielkich telewizji, ale właśnie czy tam się czyta w internecie na przykład na jaki temat jest dyskusja i tak dalej, co się w mediach pokazuje, co tego, jak widzimy to po prostu, a jeździmy na takie spotkania, czy spotkamy się z ludźmi właśnie, z normalnymi ludźmi, gdzieś w Polsce po prostu, w dziesiątkach miejsc i tu są normalni ludzie, normalny świat, ludzie żyją, porządnie pracują, mają problemy jakoś i ten świat pokazywany jakiś przez telewizję jest tak nierealny i tak sztuczny po prostu i tak wrogi temu wszystkiemu tej normalności, że dla nas też to jest jakieś spotkanie z państwem, no dodaniem nam sił po prostu i nadzieją, że jakiś tych zmian kiedyś zwyciężymy, że przyjdzie zwycięstwo. Ta pułapka takiego generalizowania też jest w nas, bo oczywiście jest mnóstwo. Przepraszam, jeszcze tylko jak dokończę i już oczywiście oddam.
głos, bo chciałem a propos tej telewizji, o której pan przed chwileczką powiedział. My mamy tak, wydaje mi się, że popełniamy trochę też błąd generalizowania, że ta telewizja jest niedobra, tylko i wyłącznie złe rzeczy, że absolutnie nie należy płacić abonamentu, bo tam od czasu do czasu Nergala pokażą, czy kogoś tam i tak dalej. Uważam, że to jest szkodliwe. A mówię to nawet w kontekście Żołnierzy Wyklętych, bo wydaje mi się, że tak samo jak książka pana Ślaskiego, jak wystawa, jak pani książka w tym momencie, jak samo ustanowienie Święta Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, tak myślę, że zdecydowanie nie większe, ale równym stopniu przyczyniła się na przykład ostatnia edycja Czasu Honoru, tego znakomitego serialu, który choćby dlatego warto wypłacić abonament, że tego typu perełki się pokazują, że ta ostatnia seria, która już miała być ostatnia, wydawało się, że to w zasadzie odszedł, że jest takie ciągnięcie czegoś na siłę, telewizja nie ma pieniędzy, żeby z poprzedniej serii przejść, która kończy się gdzieś tam w 44 roku, w połowie przejść, no to naturalnie wydawałoby się okresu powstania warszawskiego i tak dalej, wiadomo, że to byłyby koszty, przejście takie nagle do stycznia 45 roku, czy tam do wiosny 45 roku i pokazanie. Ale znakomicie zostało to ukazane. Największą popularnością cieszyła się ta seria i dzięki temu będziemy mieli kontynuację. Też są oczywiście obawy, prawda, czy scenarzyści podołają, ale to uważam, że tak jak często narzekamy, to powinniśmy od czasu do czasu też pochwalić, po to, żeby tym, którzy decydują o tym, że tego typu programy telewizyjne czy seriale mogą zaistnieć w telewizji, żeby się chciało i żeby mieli motywację do tego, żeby tego typu rzeczy puszczać. Jak niech pan pochwali, to właśnie przestają. Chciałem zapytać, czy Państwo przewidują jeszcze jakieś punkty programu. Dobiega 3 godziny. A papież Franciszek na zakończenie powiedział do widzenia i smacznego obiadu. Tylko zakończmy może po Bożemu. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz pali. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie nie dołężność człowieka, od ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody od wszelakiej broń na zgody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, królu i sędzio człowieczy. Maryjo Królowo Polski, proszę przyjąć błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.